Każdego, kto słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Kochani, odczytałem wam, myślę, że doskonale znany, niewielki fragment z Ewangelii według świętego Mateusza z 7 rozdziału, bardzo charakterystyczny i jednocześnie jakby zachęcający nas w taki prosty sposób słowami Pana Jezusa do tego, by budować swoje życie na skalę, na trwałym fundamencie Bożej prawdy. Dzisiaj, 26 kwietnia, przeżywamy niedzielę biblijną. Po raz kolejny już Kościół zachęca nas, byśmy skupili się tym razem na Ewangelii według świętego Mateusza. Byśmy karmili się tym Słowem Bożym, słowami Pana Jezusa, które są w tej Ewangelii zawarte i tymi opisami pięknymi, znanymi nam skądinąd z lektury dokonywanej w Kościele, ale dobrze byłoby, żebyśmy z własnej inicjatywy sięgnęli do Biblii, do Pisma Świętego i poświęcili trochę czasu na lekturę w swoich domach, w swoich rodzinach. Mamy takie okoliczności naszego funkcjonowania w ostatnim okresie, że mamy sporo czasu, który spędzamy w gronie bliskich, w rodzinach. Często nie bardzo wiemy, jak ten czas zagospodarować. To jest może piękna i taka bardzo cenna podpowiedź, żebyśmy ten czas wykorzystali między innymi, a może przede wszystkim na kontakt ze Słowem Bożym. Żebyśmy sięgnęli do Pisma Świętego i w gronie najbliższych, jeśli rodziny mamy wielopokoleniowe, to zaprośmy i starsze osoby, ale przede wszystkim młodsze, dzieci, młodzież. I wspólnie nawet podzielmy się po małym fragmencie. Każdy niech odczyta, ale w każdym razie trochę czasu na to poświęćmy. Cały tydzień to jest tydzień biblijny. Myślę, że wielu chrześcijan winno mieć sporo wyrzutów w tej dziedzinie, bo za rzadko sięgamy do Pisma Świętego. Powołujemy się na Pana Boga, odwołujemy się do Chrystusa, ale często nie znamy dokładnie Jego woli. Nasza wiedza biblijna jest bardzo wybiórcza i ogólna, tak? Znamy Jezusa na odległość. Wykorzystajmy jak najlepiej ten czas, ażeby trochę się szerzej otworzyć na Bożą prawdę. Bardzo was do tego usilnie zachęcam. Niech to będzie czas naszego kontaktu ze Słowem Bożym, z Bogiem, który przemawia, który mówi do naszego serca, który chce kształtować nasze postawy, nasze sumienia, nasze zachowania codzienne, bo jesteśmy Jego uczniami.
mamy na co dzień kierować się Jego wolą, a żebyśmy się nią mogli kierować, musimy tę wolę znać. Szczęść Boże wszystkim i życzę miłej i owocnej lektury Pisma Świętego. Szczęść Boże.